Szanowni Państwo, drodzy goście, w imieniu współgospodarzy witamy na 20. Powiatowym Dniu Seniora Więckowice 2024. Są wśród nas i witam niezwykle serdecznie współgospodarzy naszego święta. Na sam początek dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, pan Henryk Sikora, wraz z zespołem i z podopiecznymi. Witamy także... Proszę Państwa, widok, jaki się przed nami rozpościera, jest przecudowny. Uśmiechnięci goście, seniorzy i puste urzędy gmin, powiatu i instytucji. I o to chodzi, żeby tak się to odbywało. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję seniorom, że się pojawiają już o godzinie 9 i tutaj chcą pokazać swoje osiągnięcia. I już na koniec powiem, że pogoda nam dopisała. W ubiegłym roku, jak mnie nie było, to pada deszcz. Dziękuję bardzo. W imieniu swoim, ale oczywiście również instytucji, którą reprezentuję, czyli Urzędu Wojewódzkiego, że będziemy i chcemy bardzo aktywizować seniorów, bardzo pomagać Wam nie tylko w rozwoju psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, ale również zadbać o te osoby starsze, które już tej samodzielności mają coraz mniej. Hasło Państwu powiem, które usłyszałam niedawno, że serce nie ma zmarszczek. Więc nie ma, a senior to potęga i naprawdę pokazujcie to na każdym kroku. Nie przedłużając, życzę Wam wspaniałej zabawy dzisiaj, dużo wrażeń, nagród, bo tu widzę, że za chwilę będzie konkurs na przepiękne wianki, a ja postaram się podczas chwilowego pobytu tutaj porozmawiać też z Państwem, bo wiele spraw będzie teraz do negocjacji i do dyskusji z Wami. Wiele programów, które chcemy wprowadzić, chcemy wprowadzać w postaci przedyskutowania, pobrania od Was informacji, bo tak jest najrzetelniej. Jeżeli to ma służyć Wam, to musicie tą konsultację tam z nami przeprowadzić. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia wszystkim seniorom. Tak bardzo ciężko na Święcie Seniorów przemawiać po wojewodzie Achinger, która w administracji państwowej chyba jest jednym z największych przyjaciół mi znanym w ogóle środowiska seniorskiego, więc szanowni państwo, szanowna pani wojewoda, wojewodo, panie starosto, szanowni państwo burmistrzowie, wójtowie, policjanci, dyrektorzy, cała administracja, a także przede wszystkim drodzy seniorzy i organizacje skupiające waszą aktywność i to, co robicie nie tylko dla siebie, ale też dla mieszkańców, bo często te grupy seniorskie i organizacje działają na rzecz innych. Często angażują się w działalność społeczną, w akcje charytatywne, w najróżniejsze zbiórki, a także różne wsparcia, które bardzo często widzimy. Wiem, że dzisiaj na pewno jesteśmy wszyscy gotowi na ciekawą i dobrą zabawę, bo u dyrektora Henryka Sikory inaczej nigdy nie ma niż świetna zabawa, bo na terenie powiatu krakowskiego we wszystkich 17 gminach takie organizacje działają, zrzeszają się, ciężko pracują i są razem. I chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że Wam się chce działać, chce być dla innych. Szanowni Państwo, bardzo udanej i dobrej zabawy. Chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi jeszcze raz, przekazując drobne podziękowania również od pani starosty Elżbiety Burtan, w której imieniu również tutaj występuję. 20 lat to już piękny wiek, już nieco po pełnoletności, duże dziecko, już studiuje, więc jeszcze na pewno wchodząc w ten dojrzały wiek, jeszcze dużo przed nim i pewnie jeszcze nieraz swoją klasę i moc pokaże. Panie dyrektorze, drobne podziękowania i drobne upominki na pana ręce. Dziękuję serdecznie. Ja tylko dopowiem, że na pewno dopóty ja i moja załoga, która jest, jak państwo widzicie, wspaniała, i to nie tylko pracownicy, ale również członkowie stowarzyszenia, a po części i nasi mieszkańcy, będziemy trwać. I te 20 lat przekujemy
w cyfrę, która będzie daleko wyższa niż dzisiaj. Dziękuję, panie starosto. Także dziękuję. Ja w imieniu Rady Powiatu chciałem wszystkim seniorom podziękować za to dobro, które czynicie dla nas, za wasze doświadczenie. Jesteście ciągle potrzebni nam, naszym rodzinom. Życzę wam, aby was omijał smutek, a było jak najwięcej radości. Życzę dużo wrażeń z dnia dzisiejszego. Wszystkiego dobrego. Chciałbym, szanowni państwo, na ręce pana dyrektora dla wszystkich organizatorów, którzy przez lata działali, organizowali, ale przede wszystkim inicjowali te święta, ale te spotkania, które wtedy jeszcze nie były tak popularne. I tą całą pracę, które państwo na co dzień wkładacie, serdeczne podziękowania i wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo sił w tej ciężkiej pracy codziennej na rzecz seniorów z terenu powiatu krakowskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie wójcie, ja naprawdę jestem wyjątkowo uradowany, użyję takiego sformułowania, że pan wójt jest dzisiaj z nami, bo jak pamiętam, nie zawsze chęci obecności u nas w związku z pracą odpowiedzialną jako sekretarz powiatu były możliwe. Dzisiaj już pan może, prawda? Więc bardzo serdecznie witamy po raz pierwszy jako wójta i dziękujemy. Oczywiście skonsumujemy to wszyscy wspólnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu. Dużo zdrowia, realizacji tych swoich pasji, rozwijania ich. Życzę, żeby samorządy wspierały, nie tylko samorządy, żeby rząd, żebyśmy wspierali państwa w jak największym zakresie i sygnalizujcie nam państwo też własne potrzeby, bo my jako samorządy wsłuchujemy się w wasze potrzeby i przede wszystkim chcemy realizować właśnie państwa pomysły, państwa inicjatywy. Życzę państwu dzisiaj miłego dnia, wszystkiego dobrego na przyszłość, zdrowia i naprawdę cudownej aktywności, jaką państwo robicie. Bardzo dziękuję.
Teraz czas na pana dyrektora i wręcza pan nagrodę za wspaniałą tutaj występ. Piękna wiązanka polskich przebojów wyjątkowych, wspaniałych, sentymentalna podróż po całym takim naszym kraju. Czekamy. Podwyżki nie będzie, tylko tyle samo ze euro. No i dobrze. Plotą 3x3, że ma dużo ciemnych stron, że to jest dla życia zgon, a jednak bez niej w świecie jeszcze gorzej byłoby. I dlatego każdy z nas kochać chce. Co bez niej? Ale świat, słoneczka. No i drodzy Państwo, jeszcze ostatnie te piękne ptaki są Wam przekazywane i chwilę do pogotowych ptaków i na jeden lecą do tego wymiaru. Uwaga! 3, 2, 1, ujaj! Wróćcie na ekran! Panie Przewodniczący! Proszę Państwa, dlaczego Salezjanie pełnią od wielu lat posługę kapłańską na rzecz duszpasterską, na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach? Jest taka na razie nasi przyjaciele, cieszymy się, że zawsze możemy na nim żyć. Ale gorzej kałba zablokowanej, piłka 2 metry bliżej brak samorządowców. Andrzej Suseł. Andrzej Suseł. Ależ proszę Państwa, piękna akcja z prawej na lewej i tutaj spod kolana. Proszę Państwa, to podziękowanie otrzymuje znakomity piłkarz, także świetny sędzia, pan Michał Całek. Wielkie brawa! Znany gruziński sędzia, gola nie widzę. Albo sędziował, sędzia był uczciwy, sędziował do przerwy w lewo, po przerwie w prawo. Także popierzmy w stronę, żeby to... Dorówno krakowianek 8. To ci nie dorówno, to ci nie dorówno, to ci nie dorówno krakowianek 8.
ławianki, rzucała je do rzędu. Ty mnie. No. Tam na Wisłą dolinie siedziała dziewczyna, była piękna jak różany kwiat. Tam na Wisłą dolinie siedziała dziewczyna, była piękna jak różany kwiat. Ale taki